Dzień dobry, tu Gosia Jackowska, to jest Kwadrans z Jackowską. Ciąg dalszy cyklu o żywieniu mam. I zaczynamy drugie nagranie w tym cyklu o mamach. Dzisiaj będzie o tym, czego nie jeść w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią. Przede wszystkim w czasie ciąży, bo to jest ten czas, kiedy naprawdę dużo więcej ograniczeń takich żywieniowych się pojawia. Na wstępie bardzo dziękuję Wam za wyrozumiałość i przepraszam za ten przełożony termin, bo live miał być we wtorek, a odbywa się dzisiaj, czyli w piątek. Następny będzie w poniedziałek. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy takiego, że trzeba będzie go przełożyć, że będę musiała go przełożyć na inny termin. No, ale nie zmienia to faktu, że bardzo Wam dziękuję za zrozumienie. No i przejdę do dzisiejszego tematu, czyli do tego, czego nie powinnyśmy spożywać, będąc w ciąży czy w czasie karmienia piersią. Zebrałam te Wasze pytania, które się pojawiły. Zebrałam Wasze pytania też z wcześniejszego live'u, bo tam też były pytania o dietę. O te produkty. Zrobiłam duży research na temat wątróbki i witaminy A, więc o tym opowiem trochę więcej dzisiaj. No i tak ogólnie o tym, jakich produktów rzeczywiście powinnyśmy unikać w czasie ciąży i w czasie laktacji. Jeśli będziecie mieć pytania, to oczywiście można je pisać, te na Facebooku, w komentarzach, na Instagramie możecie też zostawiać komentarze. Ja je potem zbieram i będę na nie też odpowiadać. Jakby coś było niejasne, to też napiszcie. Live zostaje zapisany, oczywiście, jak zwykle. Wrzucam go później na YouTube'a, zostaje też na Facebooku, a na Instagramie można go oglądać przez dobę kolejną. No dobrze, zanim przejdziemy do odpowiedzi na Wasze pytania, to chciałam jeszcze powiedzieć, że wprawdzie cena promocyjna na moje szkolenie o żywieniu mam w ciąży i karmiących piersią na warsztacie nauki u Damiana Parola się skończyła, czyli to szkolenie jest dostępne teraz w cenie tej regularnej, ale Damian się zgodził na to, żeby zrobić z okazji tego majowego cyklu, który tak się zgrał w terminie też u mnie, na to, żeby zrobić kod promocyjny, czyli jeśli Was interesuje szkolenie, to na warsztacie nauki, jak będziecie chciały czy chcieli je kupić, to można wpisać kod kwadrans i ono wtedy jest o 200 zł tańsze. W związku z tym, jeśli nie zdążyłyście sobie go sprawić w czasie tego pierwszego tygodnia promocyjnej ceny, to można teraz jeszcze skorzystać też ze zniżki. No dobra, to tak. Zaczniemy od tematu diety mamy w czasie ciąży. Ja o tym trochę w zeszłym tygodniu też wspomniałam, że są produkty, których trzeba unikać w czasie ciąży, a już nie trzeba ich unikać w czasie laktacji. Co wynika z tego, że po prostu pewne zagrożenia, które są obecne w czasie ciąży, nie będą miały możliwości przedostać się do mleka mamy. Stąd wszystkie przeciwwskazania dotyczące na przykład surowych produktów odzwierzęcych, które obowiązują w czasie ciąży, nie są już aktualne w czasie karmienia piersią. Albo ograniczenia na przykład dotyczące ilości kofeiny są dużo bardziej restrykcyjne w czasie ciąży niż w czasie karmienia piersią. I tak zaczynając od tego okresu ciąży, to jest ten czas, w którym nasza dieta ma większy wpływ na to, jak rozwija się dziecko, też na to programowanie żywieniowe, o którym opowiadałam ostatnio. W związku z tym dieta w ciąży moim zdaniem będzie dużo ważniejsza niż właściwe czy unikanie pewnych produktów w czasie laktacji, co oczywiście nie oznacza, że można w ogóle olać temat zdrowego odżywiania w czasie karmienia piersią, ale produkty, których należy unikać w czasie ciąży, to są oczywiście przede wszystkim te, o których my zwykle słyszymy, tak? Czyli niepasteryzowane mleko. Opowiem też o serach pleśniowych, bo tutaj trochę pytań się pojawiło na ten temat. Niepasteryzowane mleko, dlatego że stanowi spożycie tego niepasteryzowanego mleka, surowego mleka, takiego prosto od krowy, stanowi ryzyko zatrucia listeriozą. Ta listerioza jest niebezpieczna, jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia rozwijającego się dziecka w brzuchu,
i może prowadzić po prostu do poronienia. W związku z tym spożycie serów niepasteryzowanych w czasie ciąży jest przeciwwskazane i spożywanie mleka niepasteryzowanego jest przeciwwskazane. Miałam właśnie przed chwilą dyskusję tutaj na Facebooku z Martą Kostką, bo też trochę mnie zaskoczyło zalecenie, które znalazłam na brytyjskich stronach internetowych NHS, czyli tego Ministerstwa Zdrowia brytyjskiego. Tam jest napisane, że sery pleśniowe, również z pasteryzowanego mleka, czyli te z pleśnią, nie powinny być spożywane w czasie ciąży. No i pytanie, z czego to wynika? Wygląda na to, że jeżeli my nie mamy pewności, że te sery powstały w bezpiecznych warunkach, takich higienicznie bezpiecznych, to istnieje ryzyko wtórnego zakażenia tą listeriozą i w takiej sytuacji, jeśli my nie wiemy, skąd ten ser pochodzi, ale wiemy, że jest z pasteryzowanego mleka, nie wiemy na przykład, czy warunki, w których był wyprodukowany, są bezpieczne, takie higieniczne, no to wtedy lepiej i bezpieczniej będzie taki ser z pleśnią, mówię o tych pleśniowych serach, spożywać po obróbce termicznej. Czyli jeżeli macie ser w naszych warunkach, to będzie na przykład oscypek, czy ser koryciński, czy inne sery takie lokalnie produkowane. Jeśli wiemy, że one są wyprodukowane z sera, z mleka niepasteryzowanego, to można je w ciąży spożywać dopiero po tym, jak są poddane obróbce termicznej, czyli są ugotowane, upieczone, dodane do dania, tak żeby się zagotowało to danie razem z tym serem w środku. Natomiast serów takich surowych, niepasteryzowanych nie powinnyśmy spożywać w czasie ciąży, bo jest to po prostu potencjalnie niebezpieczne dla płodu. Sery to jest jedna surowizna od zwierzęca, której nie wolno jeść w czasie ciąży. Oczywiście surowe mięso, oczywiście surowe ryby, ale też surowe jaja. Jaja to salmonella, ryzyko zakażenia salmonellą. Jeśli chodzi o ryby, to zdarzają się zatrucia takie pasożytnicze, natomiast mięso to ryzyko zatrucia toksoplazmozą i to są wszystko infekcje, które będą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla rozwoju dziecka po prostu. Stąd zaleca się ich unikać w czasie ciąży. Natomiast można je spożywać w czasie karmienia piersią, bo ta bariera gruczołu mlecznego nie przepuszcza tych infekcji do mleka, w związku z tym nie jest to zagrożenie dla dziecka w czasie karmienia piersią. Dobrze, jeśli chodzi o ryby, jeszcze jeden temat, to na pewno słyszałyście o tym, że należy unikać ryb, które kumulują metale ciężkie i rtęć. I rzeczywiście nadmiar tych składników może być niebezpieczny dla dziecka, dla jego rozwoju. I stąd zaleca się, żeby unikać ryb takich długo żyjących, kumulujących duże ilości tych metali ciężkich i rtęci. I tu mowa przede wszystkim o rekinie, merlinie, mieczniku i makreli królewskiej. Pojawia się tam też tuńczyk, chociaż znowu w tych brytyjskich wytycznych jest mowa o tym, że można jeść nawet dwa razy w tygodniu tuńczyka puszkę taką. Czyli te ilości tuńczyka już można spożywać trochę większe, natomiast tych ryb, które wymieniłam przed chwilą, lepiej unikać w ogóle w czasie ciąży. I w czasie karmienia piersią, i w żywieniu małych dzieci również. Natomiast wszystkie inne ryby można spożywać, najlepiej różne rodzaje, najlepiej z różnych miejsc kupowane, tak żeby ewentualnie uniknąć przedawkowania tych metali ciężkich, bo to też nie jest tak, że jak kupujemy łososia, to on ma zawsze ileś tam tych metali ciężkich, niezależnie od tego, skąd my go bierzemy, tak w jakim sklepie go kupujemy i gdzie on był wyhodowany. Moim zdaniem najlepszym podejściem do jedzenia ryb jest to, żeby je jeść, bo są dobrym źródłem DHA, i żeby kupować je po prostu w różnych miejscach. Dobrze, teraz tak, jeśli chodzi o kolejny produkt, którego należy unikać bezwzględnie w czasie ciąży, to jest alkohol. Nie będę opowiadać o alkoholu w czasie karmienia piersią, bo o tym świetnie opowiedziała Karolina Morze, czyli laktaceuta. I jeżeli chcecie posłuchać o tym, czy można spożywać alkohol w czasie karmienia piersią, i ile i jak to zrobić, żeby to było bezpieczne dla dziecka, to polecam Wam film Karoliny. Wrzucę potem link, żebyście mogły go obejrzeć, jeśli Was to interesuje.
Natomiast w czasie ciąży alkohol jest bezwzględnie przeciwwskazany i żadna ilość nie jest uważana za bezpieczną po prostu. Kolejny produkt, który należałoby ograniczyć w czasie ciąży, to jest kofeina. I uważa się, że bezpieczna dawka kofeiny w czasie ciąży to jest do 200 mg. To są mniej więcej dwie filiżanki espresso. Pamiętajcie o tym, że kofeina jest obecna też w herbacie, w napojach typu cola, czy w kakao, czy w czekoladzie. W związku z tym tej kofeiny rzeczywiście powinniśmy pić trochę mniej. Oczywiście zależnie od tego, ile spożywamy jej normalnie. W czasie laktacji bezpieczna dawka kofeiny to jest 300 do nawet 400 mg dziennie. Teraz takie są zalecenia, że 400 mg w czasie laktacji. To jest normalna, bezpieczna dawka dla dorosłego i 400 mg kofeiny to jest naprawdę dużo, mało kto spożywa aż tyle kawy czy herbaty, żeby tą dawkę przekroczyć. Dobrze, teraz tak, było pytanie o koper włoski, o co chodzi z tym koprem, dlaczego go powinnyśmy unikać w czasie ciąży, w czasie laktacji i nie podawać tego kopru dzieciom. To jest dosyć popularny składnik herbatek na laktację. Dosyć popularny produkt podawany dzieciom na przykład na kolki czy na bóle brzucha. I w związku z tym, że jest tak powszechnie uważany za remedium na problemy z laktacją, czy właśnie na problemy z kolkami u dziecka, to w 2017 roku w zaleceniach żywienia niemowląt pojawiły się wytyczne Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, czyli SPGIAN, które mówią, że jest to produkt, którego nie należy w ogóle podawać dzieciom, nie należy go stosować też w czasie karmienia piersią. I tu jest mowa o naparach i o olejkach, czyli to nie jest tak, że my nie możemy tego kopru użyć na przykład do gotowania, tylko chodzi o to, żeby go nie pić, nie robić z niego naparów i nie podawać kropelek takich farmaceutycznych. Dlatego, że koper włoski zawiera olejki eteryczne i związki, które mają potencjalnie działanie kancerogenne, czyli zwiększają ryzyko nowotworów, i mutagenne, czyli zwiększają ryzyko jakichś mutacji. Co oczywiście nie jest udowodnione w badaniach na ludziach, no bo nikt nie zrobi takiego badania, w którym nie będzie to etyczne, w związku z tym nikt nie będzie badał, czy dzieci, które piły ten koper włoski, mają jakieś mutacje czy większe ryzyko nowotworów. Ale są badania na zwierzętach i są pewne doniesienia z obserwacji diety mam, czy z obserwacji zachowania dzieci, które były karmione piersią i ich mamy spożywały tego kopru włoskiego dużo, które pokazują, że jest to po prostu niezdrowe i niebezpieczne dla dzieci. Stąd, jak zajrzycie w laktacyjny leksykon leków, e-laktancja, to tam koper włoski jest wymieniony jako przeciwwskazany w czasie karmienia piersią. I stąd w tych zaleceniach SPGIAN jest mowa o tym, żeby go unikać. Dobrze, koper. Ja sobie też zapisałam, a propos, widziałam tutaj pytanie o miętę na Instagramie, zaraz jeszcze do niej wrócę. Jeśli chodzi o miętę, to też ostatnio to sprawdzałam w tej e-laktancji, czyli w leksykonie. I o ile co do szałwii jest wyraźnie napisane, że ona będzie wpływać hamująco na laktację. O tyle co do mięty, nie ma takiej pewności. Ona jest uznawana za bezpieczną w czasie laktacji, chociaż może wpływać na hamowanie produkcji mleka. Więc jest to, no nie ma rzeczywiście badań, które to potwierdzają na 100%, ale z wieloma produktami tak jest, że nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych takiego wyraźnego, tak? Czyli my raczej się opieramy na jakichś takich wstępnych doniesieniach i z tego wnioskujemy, tak? Być może się pojawią jakieś badania, może obserwacyjne, i będziemy mieć pewność, że ta mięta jest bezpieczna, albo będziemy mieć pewność, że jest niebezpieczna, czy może hamować laktację. Więc z miętą można być bardziej ostrożnym, ale no jest póki co uznawana za bezpieczny produkt.
Tu mam pytanie, na co wymienić koper włoski jako herbatkę podawaną dziecku? Moim zdaniem nie ma potrzeby w ogóle dzieciom podawać herbatek. Można podawać owoce suszone, znaczy herbatkę z takich suszonych owoców, jeśli mówimy o dzieciach po pierwszym roku życia, bo wcześniej naprawdę jedyne, czego dzieci potrzebują do picia, to jest mleko i woda. Nic innego im nie trzeba dawać do picia. Dobrze. Kolejne pytanie, do wątróbki pójdę na końcu, bo tu mam dłuższą część taką teoretyczno-informacyjną o witaminie A, więc do niej zaraz wrócę. Zapisałam sobie jeszcze, że napar z lukrecji jest niezalecany w czasie laktacji i w czasie ciąży, szczególnie w pierwszych tygodniach karmienia piersią, bo może hamować efekt laktacyjny, znaczy tych hormonów laktacyjnych. Lukrecja, to się też rzadko zdarza może w takiej codziennej diecie, ale pojawia się też w niektórych herbatkach. I lucerna, napar z lucerny, też nie wiem na ile jest to popularny produkt, ja z lucerny tylko spożywam kiełki, szczerze mówiąc, a herbaty chyba nigdy nie piłam, ale gdyby wam się zdarzyło mieć coś takiego do dyspozycji albo zwyczaj picia takich ziołowych herbat, To na to trzeba uważać. W ogóle z ziołami trzeba uważać, bo zioła zawsze mają jakiś wpływ taki farmakologiczny, więc jeżeli spożywacie jakieś zioła regularnie w większych ilościach, to moim zdaniem w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią lepiej jednak ograniczyć ilość tych ziołowych herbat, no bo po prostu nie wiemy, jak one mogą wpłynąć na dziecko. Dobrze, miałam pytanie o probiotykoterapię, a alergię. Probiotykoterapia, a alergie u dziecka. I teraz też przejrzałam ostatnie takie przeglądy badań naukowych dotyczących probiotykoterapii i wpływu na zdrowie matki i dziecka w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią. I szczerze mówiąc, nie bardzo mam co tutaj powiedzieć, dlatego że jeśli chodzi o wpływ na alergie pokarmowe u dzieci, to są pewne związki dotyczące diety mamy z występowaniem alergii u dziecka i na pewno jest związek pomiędzy stanem mikrobioty jelitowej, czyli tych bakterii, które mamy w jelitach, a ryzykiem wystąpienia alergii u dziecka. Ale one dotyczą, znaczy nie ma informacji o tym, które konkretnie probiotyki, czy które konkretnie szczepy bakteryjne powinnyśmy spożywać, żeby zmniejszyć ryzyko alergii u dziecka. Raczej wiemy, że na przykład trzeba zadbać o odpowiednią ilość witaminy D w diecie, o odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych omega-3, w szczególności DHA w diecie, czyli ta odpowiednia dieta zróżnicowana i suplementacja odpowiednia dla czasu karmienia piersią i czasu ciąży, odpowiednia ilość warzyw, owoców, błonnika, przeciwutleniaczy, witamin, czy odpowiednie rozszerzanie diety mogą wpływać na ryzyko alergii. Sposób porodu może wpływać na ryzyko alergii, bo wiemy, że na przykład dzieci urodzone przez cesarskie cięcie mają większe ryzyko na przykład chorób atopowych czy astmy, ale to wynika pośrednio właśnie z wpływu mikrobioty. W związku z tym bardziej jest kwestia tego, żeby zadbać o całość naszej diety, o zróżnicowanie i o te ważne składniki, niż o to, żeby szukać konkretnego probiotyku. No bo na razie nie wiadomo, który probiotyk mógłby faktycznie pomóc na zmniejszenie ryzyka alergii. Więc na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Nie ma po prostu takich danych póki co. Na pewno jest związek między mikrobiotą a alergiami, ale jaki dokładnie, tego jeszcze po prostu nie wiadomo. Dobra, zaglądam dalej w pytania. Tu widziałam pytanie o jakiś ser. O mascarpone chyba? Czy można podać dziecku 11-miesięcznemu? Myślę, że spokojnie można. O serach i o nabiale mam też kwadrans na YouTubie, jest dostępny, więc możesz tam obejrzeć więcej. Dobrze, teraz tak. Mam pytanie o ciążowe i laktacyjne zachcianki. Na ile można im się poddawać i co zrobić, żeby nie być głodną? Generalnie rzecz biorąc, w czasie karmienia piersią, w czasie ciąży. Jeśli chodzi o zachcianki, też o tym trochę wspomniałam w zeszłym tygodniu. Z zachciankami jest tak, że moim zdaniem one w jakimś stopniu odwzorowują rzeczywiście potrzeby naszego organizmu, ale tylko w jakimś stopniu, bo my mamy jako dorośli już tyle zwyczajów, tyle takich
smaków, które nam się kojarzą nie tylko z zaspokajaniem głodu, czy produktów, które nam się kojarzą właśnie z, nie wiem, przyjemną atmosferą, z łagodzeniem stresu, z zajadaniem stresu wręcz, czy po prostu mamy ochotę na coś. To też mówiłam w zeszłym tygodniu, ja jak byłam w ciąży, to jedyne, po co byłam w stanie wyjść do sklepu wieczorem późnym, już przebierając się po prostu z piżamy, to była Coca-Cola i nie wierzę, że mój organizm, oczywiście nie robiłam tego za każdym razem, jak mi się chciało, ale nie wierzę, że mój organizm potrzebował w tym momencie fizjologicznie po prostu Coca-Coli, tak? Więc myślę, że zachcianki ciążowe, o ile to jest tak, że macie ochotę na coś w miarę zdrowego, na przykład mam ochotę strasznie dużo dzisiaj zjeść, nie wiem, orzechów, albo mam ochotę na coś węglowodanowego, albo na coś tłuszczowego bardziej, no to okej, okay, ale jeżeli to są zachcianki typu właśnie moja Coca-Cola, albo zachcianki typu torcik wedlowski, to myślę, że to nie do końca jest potrzeba organizmu, tylko bardziej jest to potrzeba taka nasza emocjonalna. Więc może ogórki kiszone będą okej, okay, ale już kubełek lodów to nie do końca. Więc oczywiście można czasem ulegać tym zachciankom, bo to też jest tak, że to, co my jemy na co dzień, ma większe znaczenie niż to, co jemy co jakiś czas, ale jeśli dbamy na co dzień o dietę, to jest to ważniejsze niż to, co zjadamy rzadko. Ale jak jeść, żeby nie być głodną, no to jest też obszerny temat. Generalnie w ciąży i w ogóle w tym okresie takim okołomacierzyńskim ważne jest to, żeby jeść wystarczająco dużo i wystarczająco dobrze jakościowo, opierając się na tej piramidzie żywienia. Ja chyba muszę w ogóle zrobić jakieś takie wskazówki żywienia dla mam, jakiś talerz żywieniowy czy coś takiego, jak tą dietę na co dzień układać, żeby właśnie dbać o jej urozmaicenie, o jakość i nie czuć się głodną. Jeżeli masz wrażenie, że jesteś ciągle głodna, to dobrze by było sprawdzić, czy nie pojawia się jakiś stan przedcukrzycowy czy insulinooporność, bo to są takie objawy, które mogą świadczyć o tym, że zaburzona jest gospodarka glukozowo-insulinowa i sprawdza się to po prostu robiąc badanie krwi. U lekarza pierwszego kontaktu można o to poprosić. Szczególnie jeśli miałaś na przykład cukrzycę ciążową zdiagnozowaną w trakcie ciąży, albo jeśli w rodzinie się pojawiają takie komplikacje, można oczywiście przyjrzeć się diecie, sprawdzić, czy nie ma w niej za dużo cukrów prostych, cukru dodanego, bo ta ilość cukrów prostych będzie też wpływać na to, że pojawiają się duże skoki glukozy we krwi i pojawia się efekt takiego ciągłego głodu i nienajedzenia. Więc urozmaicona dieta i ewentualnie badania, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Za tydzień będzie, nie za tydzień, w poniedziałek będzie live o tym, jak dieta mamy wpływa na skład mleka. Więc tam opowiem też o alergiach, czy o alergenach, tak w dużym skrócie, bo o alergiach mam też nagrania i mam też dwa wpisy na blogu, więc tam dużo więcej informacji na temat tego, jak alergeny mogą wpływać na żywienie. Na ryzyko wystąpienia alergii u dziecka. Dobrze, miałam jeszcze pytanie o ziele angielskie, kurkumę, przyprawy i różnego rodzaju przyprawy, które się dodaje do posiłków w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią. I jeśli mówimy o takich ilościach używanych rzeczywiście przyprawowo, to moim zdaniem nie trzeba się obawiać żadnych przypraw cynamonu, kardamonu, imbiru ani nic takiego. Można spokojnie ich używać normalnie do gotowania, do posiłków, również w czasie ciąży, również w czasie karmienia piersią. Jeśli, nie wiem, chcecie na przykład zrobić sobie jakiś napój z tą kurkumą w większych ilościach, albo, no nie wiem, jakieś tam specyfiki specjalne z większą koncentracją tych składników, to poproszę, napiszcie o jakich produktach, jakby czego szukacie, tak, jakie informacji. To ja zobaczę, czy są jakieś publikacje na ten temat. Ale tak przyprawowo, to myślę, że można używać wszystkiego i nie trzeba się tego obawiać w czasie ciąży ani karmienia piersią. Nie trzeba unikać wody gazowanej, nie wiem skąd się wzięło to zalecenie, być może to było też zalecenie dotyczące ciąży, być może to jest kwestia obaw o stan tej perystaltyki jelitowej u mamy w ciąży, no bo rzeczywiście mamy dużo mniej miejsca w brzuchu, tak, więc te jelita i tak będą funkcjonować trochę gorzej, więc picie napojów gazowanych może wpływać
jakoś negatywnie na ten samopoczucie, ale jeśli nie macie takiego efektu, nie odczuwacie nic takiego, to nie ma przeciwwskazań do picia wody gazowanej ani w czasie ciąży, ani w czasie laktacji. Natomiast serfeta pewnie jest to kwestia znowu tej pasteryzacji, bo to były takie informacje, które jedna z Was napisała, że dostała od chyba położnej, żeby nie jeść serafeta i nie jeść, nie pić wody gazowanej. Więc myślę, że to tak trochę na zapas. No dobra, to teraz przejdźmy do tej wątróbki. Najpierw krótki wstęp o witaminie A, a potem powiem Wam, jakie ilości wątróbki wyliczyłam, że są bezpieczne w czasie ciąży. Z witaminą A jest tak, że zapotrzebowanie na nią rośnie w czasie laktacji, zdecydowanie rośnie w czasie laktacji, ale rośnie też w czasie ciąży. I teraz według norm w czasie poza ciążą, poza laktacją, zalecana dawka dobowa to jest około 700 mikrogramów retinolu, czy równoważnika retinolu, bo to jest przeliczane właśnie na ten retinol. Zaraz powiem, o co chodzi. W czasie ciąży 770, czyli o 70 więcej, a w czasie laktacji 1300, czyli prawie 2 razy więcej niż poza okresem ciąży i karmienia piersią. Witamina A jest bardzo ważną witaminą dla zdrowia kobiety, ale też dla rozwoju płodu i dla zdrowia dziecka karmionego piersią. Stąd te niedobory są dla dziecka też niebezpieczne i generalnie tak na świecie, w krajach rozwijających się, dużo większym zagrożeniem są niedobory witaminy A, dlatego że dieta jest z nią uboga. Dlatego, że częściej matki w ciąży są niedożywione i może to też powodować wady rozwojowe u dziecka. Generalnie wady rozwojowe w okresie ciąży, szczególnie ślepotę. Bo witamina A odpowiada za rozwój wzroku, za rozwój oka w ogóle, ale też wpływa na rozwój układu nerwowego, odpornościowego czy sercowo-naczyniowego. W związku z tym jest to naprawdę bardzo ważny składnik w diecie. Tylko że w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie ta dieta nie jest niedoborowa, gdzie my mamy bardzo duży dostęp do produktów zwierzęcych, bo to jest główne źródło witaminy A, te niedobory się zdarzają naprawdę strasznie rzadko. Naprawdę przy bardzo niedoborowych dietach, przy bardzo ograniczonym spożyciu produktów zwierzęcych, w połączeniu z niedoborową dietą. Czyli jeśli mówimy o witaminie A w Polsce, to raczej mówimy o zagrożeniu nadmiarem tej witaminy i przedawkowaniem tej witaminy. Problem jest taki, że jeżeli my przedawkujemy witaminę A w czasie ciąży, to wiąże się to z wyższym ryzykiem na przykład poronienia czy wystąpienia wad płodu, bo ona jest toksyczna w nadmiarze. Co to znaczy w praktyce? W praktyce to oznacza, że nie powinnyśmy jej suplementować w dużych dawkach w okresie ciąży i w czasie karmienia piersią. I powinnyśmy ograniczyć produkty, które zawierają tej witaminy A dużo, co głównie w naszej diecie będzie się wiązało z ograniczeniem jedzenia wątróbki, dlatego że ona jest bardzo dobrym źródłem witaminy A. Ostatnio też na grupie mojej na Facebooku była jakaś, czy może u dziewczyn na diecie niemowlaka i starszaka była taka dyskusja o witaminie A w marchewce, bo witamina A jest dla naszego organizmu dostępna albo jako ten retinol, czyli witamina A w produktach zwierzęcych, albo jako karotenoidy, które są, to się nazywa prowitamina, czyli nasz organizm sobie z tych karotenoidów produkuje tą witaminę A potrzebną do różnych mechanizmów, do których wykorzystywany jest retinol. I teraz witamina A z tych produktów zwierzęcych jest bardzo dobrze przyswajalna, a z produktów roślinnych jest dużo gorzej przyswajalna, więc poza tym jest w postaci tych karotenoidów, a nie retinolu. W związku z tym przedawkowanie witaminy A z samych warzyw i owoców, czy głównie z warzyw i owoców, jest praktycznie niemożliwe. Natomiast dużo bardziej jest prawdopodobne, jeśli spożywamy suplementy albo jeśli spożywamy produkty zwierzęce. Stąd w praktyce tak naprawdę mówimy tylko o ostrożnym suplementowaniu preparatów, które zawierają witaminę A i o ostrożnym spożywaniu wątróbki. Czyli jakby podsumowując te praktyczne kwestie, nie musicie się bać, że przedawkujecie witaminę A z marchewki,
z pomarańczy czy z jakiegokolwiek innego warzywa. Warzywa i owoce powinniśmy jeść w tych ilościach, które są opisane w zaleceniach żywieniowych. Trzy razy więcej owoców, trzy razy więcej warzyw niż owoców. I naprawdę warzywa i owoce w każdym posiłku, pół talerza to powinny być warzywa albo owoce. Więc w ogóle się nie martwcie tym, że jak będziemy jeść dużo marchewki, to przydawkujemy beta-karoten albo witaminę A. W czasie ciąży witamina A się dostaje do dziecka przez łożysko, ale dosyć selektywnie, właśnie po to, żeby i w ogóle poziom witaminy A we krwi u matki jest niższy niż przed ciążą, właśnie po to, żeby uniknąć tego niekorzystnego wpływu na płód. Natomiast w czasie laktacji większość witaminy A, czyli po tym jak dziecko się rodzi, to większość tej witaminy A, która jest dostępna w organizmie matki, dostaje się do, przenosi się do gruczołów mlecznych, dlatego że do mleka dostaje się 60 razy więcej witaminy A niż przedostaje się przez łożysko. Po to, dlatego że dziecko po prostu w okresie karmienia piersią potrzebuje więcej witaminy A niż w życiu płodowym. I dlatego, że jest to jedyne dla niego źródło tej witaminy, mleko matki. Natomiast, patrzę co dalej, aha. Jeśli chodzi o te ilości, które są bezpieczne, to popatrzyłam na badania i na wytyczne, które były opisane w takim przeglądzie zeszłego roku. Ryzyko wad płodu w czasie ciąży pojawia się, jeśli spożycie witaminy A z dietą jest wyższe niż 10 tysięcy jednostek. To są 3000 mikrogramów. Ja to wszystko później mogę napisać gdzieś w komentarzu, żebyście mogły do tego zajrzeć. A teraz tak, Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w ciąży bezpieczna jest ilość do 10 tysięcy jednostek dziennie. Albo 25 tysięcy jednostek na tydzień. I to są takie górne wartości. Brytyjskie zalecenia i WHO też mówi, że nie należy takich dużych dawek stosować w pierwszym, w początkowym okresie ciąży, czyli te ilości większe do 10 tysięcy jednostek dotyczą okresu po 60 dniu ciąży. Bo w początkowym okresie ten nadmiar witaminy A jest dużo bardziej niebezpieczny po prostu. Brytyjskie wytyczne mówią, że należy unikać suplementacji, która zawiera powyżej 5000 jednostek witaminy A i mówią też o tym, żeby unikać spożywania wątróbki w okresie ciąży. Tylko wątróbki, nie karotenoidów z warzyw i owoców. No i teraz zrobiłam obliczenia. Wątróbka drobiowa, wątróbka wieprzowa. Już nie będę Wam mówić, ile dokładnie mają tych jednostek retinolu, ale 100 gramów wątróbki, niezależnie od tego, czy weźmiecie drobiową, czy wieprzową, czy z indyka, ma więcej niż 10 tysięcy jednostek, czyli więcej niż ta bezpieczna w ciąży maksymalna ilość. Czyli jakbyście spożywały tylko i wyłącznie wątróbkę jako jedyne źródło witaminy A w tym dniu, to mogłobyście zjeść mniej niż 100 gramów tej wątróbki. A pamiętajmy, że witamina A jest też w innych produktach. Jest w nabiale, jest w warzywach i w owocach jako karoten, więc porównując to do polskich norm, czyli do tej wartości, którą podałam na początku, tych 700-770 mikrogramów, to w czasie ciąży bezpiecznie będzie zjeść 20 gramów wątróbki, a w czasie laktacji 30 gramów. To jest bardzo mało. W związku z tym w praktyce, a i to i tak pokryje całe dobowe zapotrzebowanie na witaminę A w tym okresie. W związku z tym w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią, szczególnie w czasie ciąży, bo powiedzmy, że w czasie karmienia piersią to zapotrzebowanie jest dużo większe, ale i też wpływ na rozwój płodu już nie jest aktualny, tak? Czyli jak mówimy o ciąży, to 20 gramów to jest ilość, którą można by spożyć, żeby zaspokoić całe dobowe zapotrzebowanie na witaminę A. Więc w praktyce zaleca się, żeby jej w ogóle nie spożywać po prostu. Z tego to wynika. I myślę, że oczywiście jeśli zjecie pół wątróbki jednej małej drobiowej, to się nic złego nie stanie raz na jakiś czas. Ale no, nie wiem, czy jest sens tyle w ogóle spożywać. No to oczywiście wasza decyzja, ale ma sens to zalecenie, że żeby nie spożywać wątróbki w czasie ciąży po prostu. Tak podsumowując to. Aha, jeszcze było pytanie, bo teraz zerknęłam na pytanie.
dotyczące suplementacji jeszcze w czasie laktacji. Na jakie niedobory najczęściej narażona jest mama karmiąca piersią? To jest pytanie, a ja tutaj mam wcześniej, czy jedzenie ryb dwa razy w tygodniu wystarczy na zaspokojenie zapotrzebowania na DHA i te pytania mi się sklejają ze sobą. Mama karmiąca piersią najczęściej jest narażona na niedobory chyba białka i w ogóle na takie niedobory ogólne, czyli ta dieta jest po prostu, my nie mamy czasu się dobrze odżywiać, tak jesteśmy zmęczone, nie mamy siły sobie gotować jedzenia zwykle, szczególnie w tym początkowym okresie po porodzie. W związku z tym jesteśmy narażone na jakościowe niedobory, czyli możemy jeść nawet wystarczająco dużo kalorii, bo sobie tam, nie wiem, nadrabiamy jakimiś ciastkami czy waflami ryżowymi i tak dalej, ale jakościowo ta dieta często jest niewystarczająco dobra. Jakie badania można zrobić, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest organizm? Na pewno trzeba, znaczy trzeba, no dobrze jest zrobić morfologię, można sprawdzić stan tarczycy, można zrobić lipidogram, można sprawdzić poziom witaminy D, która jest dużo większe zapotrzebowanie jest w czasie laktacji i w czasie ciąży na tą witaminę D i zadbać o tą odpowiednią suplementację, o której też na blogu znajdziecie mój wpis i ściągawkę, co powinnyśmy suplementować w czasie karmienia piersią. Czy można spożywać sushi podczas karmienia piersią? Można oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałam. A Magda pyta, jaki dzisiaj jest temat? Dzisiaj jest temat, czego nie jeść w czasie ciąży. Dobrze. No dobrze, słuchajcie, to myślę, że jeszcze zobaczę, czy mam jakieś pytania dodatkowe jeszcze do tego tematu, ale nie mam. W związku z tym jeszcze na zakończenie, jak macie pytania, to proszę je zostawcie. Przypominam, że na szkolenie na warsztacie nauki o żywieniu mam i dzieci z kodem kwadrans można mieć 200 zł zniżki, więc jeżeli interesuje Was szkolenie online, to zapraszam na warsztat nauki. Widzimy się w poniedziałek teraz o 12 i będziemy rozmawiać o tym, jak dieta mamy wpływa na skład mleka, więc pytania o laktację mile widziane można pisać albo maila, albo wiadomość, albo będę w weekend teraz wrzucać jeszcze post na Facebooku i na Instagramie z miejscem na pytania. Dobra, to bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Miłego weekendu życzę i do zobaczenia.